Zmieniła ją osobista tragedia. Jak dziś wygląda Romina Power? Romina Power i jej mąż, Albano, byli jednym z najpopularniejszych duetów muzycznych na świecie w latach 80. Ich płyty sprzedawały się w rekordowych ilościach, wygrywali znaczące festiwale. Wówczas wydawało się, że zakochani są dla siebie stworzeni i nic nie jest w stanie zniszczyć ich miłości. Niestety wszystko zmieniło się jednego dnia. Gdy zaginęła córka pary, nic już nie było takie samo. Ta tragedia odcisnęła bolesne piętno na życiu artystki. Jak dziś wygląda Romina Power? Wokalistka obchodzi dziś 71 urodziny. Ich związek od samego początku wzbudzał kontrowersje, ale różnica wieku była najmniejszym problemem. Historia ich miłości to niemal scenariusz romantycznego filmu. Ona, 16 obiecująca aktorka. On, zakochany w operze 24-letni muzyk. Pochodzili z różnych światów. Ona wychowała się w domu hollywoodzkich aktorów, on urodził się w najbiedniejszym rejonie Włoch. Mimo tego połączyła ich prawdziwa miłość. Po trzech latach związku, gdy Romina była w piątym miesiącu ciąży, zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. W listopadzie 1970 roku urodziła się pierwsza córka pary, Elenia Karisi. Po niej na świat przyszli jeszcze syn Jari i dwie młodsze córki, Krystel i Romina Ger. W połowie lat 70., gdy dzieci pary były już odchowane, zaczęli razem występować. Mieli wszystko, szczęśliwą rodzinę, górę pieniędzy i masę fanów. 26 lat raju i 5 lat piekła, tak po latach podsumował Albano swoje małżeństwo z Rominą Power. To, co zniszczyło ten związek, to tragedia, jaka spotkała ich córkę, Eleni i Carisi. Gdy miała 24 lata, wyruszyła w samotną podróż do Stanów Zjednoczonych. Powiedziała rodzicom, że zamierza napisać książkę o środowisku ludzi bezdomnych mieszkających w Nowym Orleanie. Para obawiała się, że za planem córki stoi starszy od niej o 30 lat uliczny grajek Aleksander Masakela, którego poznała niewiele wcześniej. Nie zabronili jej jednak wyjazdu. Albano rozmawiał z córką przez telefon 1 stycznia 1994 roku. Później ślad po niej zaginął. Ostatni raz widziano ją w hotelu, gdzie mieszkała wraz z Masakeli. Pewnego dnia zostawiła wszystkie swoje rzeczy i nigdy nie wróciła. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Co się z nią stało? Jednej ze strażników zeznał, że widział, jak rzuca się do rzeki Mississippi. W 2000 roku natomiast fotoreporter Roberto Fiasconaro zapewniał, że widział Elenie Carisi na stacji Santa Lucia w Wenecji. Zrobił jej nawet zdjęcie. Romina Power i Al Bano latami próbowali poradzić sobie z zaginięciem córki. On po pewnym czasie pogodził się z jej zaginięciem. Podobno uznał, że Elenia była uzależniona od narkotyków, które mogły doprowadzić do jej śmierci. Romina wciąż wierzy, że jej córka żyje i kiedyś wróci do domu. O pomoc poprosiła nawet w 2018 roku polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Romina Power przekazała mi złoty woreczek, w którym znajdowała się piżama jej córki, a także trzy zdjęcia Eleni. Po tylu latach od tragedii mówiła spokojnie, jednak w jej oczach widziałem nadzieję, zdradził mężczyzna w rozmowie z faktem. Zadeklarowała, że zdaje sobie sprawę, że jej córka może nie żyć, ale zaznaczyła, że chciałaby dowiedzieć się, co się naprawdę z nią stało. Obiecałem jej, że zrobię co w mojej mocy, żeby jej pomóc, i w ciągu tygodnia wyślę jej przez internet opis mojej wizji i tego, co się stało. Wspominał szczegóły ich spotkania Krzysztof Jackowski. Odmienne zdania w kwestii zaginięcia podzieliły parę, która w końcu podjęła decyzję o rozstaniu. On związał się z Loredaną Leczcizo, z którą ma dwoje dzieci, do dziś nie mają jednak ślubu. Ona w 2007 roku, gnana tęsknotą za zaginioną córką, kupiła dom w Sedonie w Arizonie. Podjęła decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych i opuściła Włochy na zawsze. Dlaczego? Czuła, że Łatka Gwiazdy i nie pozwala jej rozwinąć artystycznych skrzydeł, chciała spełniać się jako malarka i pisarka. Miała również dosyć zainteresowania mediów życiem prywatnym i spekulacji na temat zaginięcia córki. Szybko okazało się jednak, że za oceanem nie ma co liczyć na wielką karierę. Co więcej, w 2008 roku u jej matki, Lindy Christian, wykryto raka jelita grubego. Romina Power przeprowadziła się do domu rodzicielki w Palm Springs. Opiekowała się nią aż do śmierci 3 lata później, 22 lipca 2011 roku. Śmierć matki wstrząsnęła włoską artystką. Do tego stopnia, że wycofała się na jakiś czas z życia publicznego. Powróciła jesienią 2012 roku, wydając album, Da Lontano. Zawierał on utwory, które powstały w 1999 roku, wówczas jej małżeństwo z Albano dobiegło końca. Mimo, że rozważała powrót do Włoch, ostatecznie takiej decyzji nie podjęła. W 2020 roku na Rominę Power spadł kolejny cios. Wówczas odeszła jej ukochana siostra, Talin. Łączyła je wyjątkowa więź. Gwiazda wspomina ją regularnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W 2013 roku wokalistka zdecydowała się, ostatecznie po 15 latach nieobecności na scenie muzycznej, powrócić i znów podbijać serca słuchaczy na całym świecie w duecie z byłym mężem. Miała być to jednorazowa przygoda związana z 70. urodzinami Albano. Ostatecznie, z uwagi na ogromne zainteresowanie fanów, kultowy duet powrócił do koncertowania na stałe. Niektórzy spekulowali, że poza pojednaniem para wróci do siebie także w życiu prywatnym. Póki co tak się jednak nie stało. W 2018 roku wystąpili na sylwestrze w Zakopanem, a ich przeboje, jak felicita czy sempre, sempre śpiewali wszyscy zgromadzeni przed sceną. W 2020 roku pojawili się na festiwalu piosenki włoskiego w San Remo z okazji jego 70-lecia. Zobaczcie, jak teraz wygląda Romina Power.